Dobra, zrobimy sobie szybki tutorial robienia mojego super shake'a. Więc potrzebujecie coś do blendowania, albo blender, albo cokolwiek. Do tego mleko, banan, mrożone mango, albo można też użyć dowolnego innego mrożonego owocu. Ja mega lubię mango. Łyżeczkę miodu, już akurat mi została tylko resztka. Jeden serek wiejski, 30 g białka, to jest podstawa, to akurat musi być, albo cokolwiek innego, co zawiera 30 g białka. Ja lubię dodawać serek wiejski, bo jest po prostu łatwy do kupienia. I teraz opcjonalnie można dodać do tego jeszcze jakiegoś skyra, albo miarkę lub dwie białka takiego w proszku serwetkowego. Wtedy dobijacie tego białka tutaj naprawdę dużo, bo jak dacie łyżkę czy dwie, no to już macie 50 parę gram białka, albo nawet 60 parę gram białka. Ogólnie taki shake, w zależności od tego, jakie tam porcje dodacie czego, on będzie miał tak między 600, może 550, a 700-750 kalorii. Można do tego dodać jeszcze odrobinę jakiegoś masła orzechowego, jak ktoś chce dobijać więcej kalorii, jak mu to potrzebne. Ja nigdy tego nie robię i też lubię smak takiego czystego shake'a z mango. Lubię takie mango lassi smoothie, więc po prostu w ten sposób to robię. I to tak naprawdę tyle, więc to co robimy, to ciach, bierzemy banana, raz, dwa, trzy, potem serek wiejski, cyk. Powinienem to robić w kuchni, ale tutaj mi lepiej nagrywać, więc robimy to tutaj. Cyk. Do tego dajemy mango. Kurna. Czekajcie, trzeba to lepiej zrobić. Ciach. Mango. Lubię dużo mango. Dobra. Ja nie będę dodawał skyra, bo przed chwilą wypiłem jeszcze coś innego białkowego, więc nie jest mi to potrzebne, a wiem, że jak dodałem taką ilość mango, to będzie dosyć takie gęstawe, jak to zmiksuję, bo to będą takie, no wiecie, to jest jeszcze zamrożone, więc trochę będzie gęste. Więc dodaję tylko sobie jeszcze tą łyżeczkę miodu, no ja daję tyle, trochę dużo, ale co tam. Jedna łyżeczka miodu. Cyk. I zalewamy to mlekiem. Ja używam pełno tłustego mleka, dlatego że ono po prostu smakuje najlepiej z tych wszystkich mlek, mimo tego, że owszem ma więcej kalorii, ale smakuje najlepiej, bo te, które mają 2% albo nawet jeszcze mniej, to jak woda normalnie, nie lubię tego. Więc po prostu zalewam sobie to wszystko, tak żeby mniej więcej wszystko było przykryte. Wiadomo, jak to tutaj strącę, no wiecie, o co chodzi, żeby było mniej więcej przykryte. I miksuję i to tyle. Tak wygląda mniej więcej gotowy shake. Jak widzicie, jest takie dosyć to gęste. Trzeba trochę poczekać, żeby się roztopiło albo żeby było trochę mniej widne. No ale to jest taki mój, tak jak wcześniej już mówiłem, taki go-to posiłek po treningu, bo jest szybki, mega łatwy do przygotowania i ma dużo białka i jest do tego mega pyszny, więc po prostu jem go po praktycznie każdym treningu, jak tylko wracam. No i co? I to chyba tyle, jeżeli chodzi o shake'a. So good.